Można. Nie zawsze Rioter ma Riot w Niku, prawda? Prawda, prawda. Blacklist, no nieźle. Się powodzi, kurde. Okej. Okay. Zauważyłem, Norbert, że... że bobaski nie mają tanka. Ale jednak mają tanka. Mają tanka, który nie jest tankiem. Dokładnie. To jest tak zwany paradoks tanka. Dokładnie. Ale no... Żarty żartami, ale naprawdę ta kompozycja... No może brakować. Mają owszem uleczenia od Kayle, mają chwili od Karmy, ale... No kurczę, grając na Lissara, Gragasa... Może być ciężko się przez to przebić. Owszem, mają bardzo dużo obrażeń. Ale czy to wystarczy? Też CC tak naprawdę nie mają dobrego, tak jak wspomniałeś, że nawet Pantheonowi i jego E nie mogą przerwać. Więc ta kompozycja... Jeśli nie będą bardzo do przodu, to nie widzę tego. Totalnie tego nie widzę po prostu. Jak to ma działać? Muszę po prostu zaorać chyba każdą linię. Zed musi zaorać Korkiego, tak. Botlane musi zaorać Botlane'a. Tak teraz pomyślałem, że może oni się zdenerwowali, że w poprzedniej grze nie mieli damage'u i taki po prostu, no... I teraz? Team Comp, który miał bardzo mało damage'u. Ze skrajności teraz... skrajność po prostu. Tak, popadli. Będą chcieli chyba przerywać. Okej, okay, sprawdzają, szukają. Tak, jest to chyba Karma, po prostu nie chcą robić, prawda? Bo tutaj będzie słab grany. Tak, no i muszą zacząć od wilków, tylko pytanie, czy Karma nie wejdzie gdzieś głębiej? Tak, bo teraz już i obustronnie zaczyna się od wilków, z tego co widzę. Graves tam też. Okej, okay, jest duży wilk. Karma będzie chciała przeszkadzać. Tak, jest, no tam ma oczywiście swoją mantrę na start. Ma ulti, ma przewagę ultimate'a. Ale jest oczywiście smite. Wilk zesmite'owany. Rozsądnie tutaj. Ale zastanawiam się ten Pantheon. Z tego co widziałem, jest pod pioruny. Także nie ale właśnie, fair toucha. To jest pierwszy raz, jak widzimy duo dżunglę na patchu, gdzie nie dzieli się expa. Prawdopodobnie chodzi teraz o to, żeby Kayle zgarnęła albo duże, albo małe i na odwrót, prawda? O, chyba tak. Mamy dwa CS niby, Pantheon, trzy ma Kayle. Ale tak się zastanawiam, czy nie powinien teraz... Nie powinien tego czasem wszystkiego tankować top laner? To myślę, tak jak właśnie robi tutaj Annon, że patrz jak ma mało HP. I dzięki temu tank nie traci. Chociaż koniec końców i tak dają radę. Chyba z tymi HP-kami może nie jest to aż tak ważne. Oj, to nie był dobry tutaj podbijany. Pantheon idzie na topa. I oczywiście za chwilę też tam będzie i Kayle na łocie, bo już tam jest, okej. A więc jednak jeszcze słabe jakieś działają. Zastanawiam się, bo to właśnie jak z turetami, czy też tak spływają jak wcześniej? Bo tam też zmiana, jeśli chodzi o gold, jeśli się nie mylę z tymi turetami. Robić robią. Tak, tutaj turet ma tyle HP, a tutaj tyle. No mniej więcej porówno idzie z tym pushem. Tak jest, no obie drużyny dają sobie radę z zabraniem tych wież. Tak, obie drużyny mają bardzo szybki clear up. Wszystkie trzy postacie tu i wszystkie trzy postacie tutaj. Jest, dają radę z tymi turetami. Tylko zastanawiam się, czy tutaj nie sforsowaliby w sumie smoka bobaski, tak się zastanawiam. No tak, teraz już chyba nie będzie ryzyka. No bo tamci nie wezmą, ale Alistar już wraca. Tyralda chyba. Graves chociaż... na wilki. No, może gdyby się tam... No chama, no bo Kayle zostawiam na bocie i botnie po prostu by poszedł na smoka. Kosz, teraz mogliby stracić wieżyczkę na bocie z tego potencjalnie. Trzeba by się zastanowić, czy gra jest warta świeczki. No, Mountain Drake, No właśnie, jakby to był Infernal, to może by się pokusili, no, prawda? Ale Mountain jest takim Drake'iem, który jest no tak średnio ważny. Mountain i Cloud to jest taki tier drugi Drake'ów, tier pierwszy to oczywiście Infernal. No i gdzieś tam pomiędzy jest ten Cloud, prawda? Albo na równi może z Infernalem, zależy od setupu też, prawda? Bo jeżeli byłby jakiś setup... Ocean, przepraszam. Pomyliłem się. Jeżeli chodzi... Czasem mieli Cloud z Oceanem. Z Oceanem, prawda? Tak. Ale każdy wie, o co chodzi. No jeżeli byłby taki setup, na przykład, gdzie masz Sorakę i Nidalkę, to ten Ocean działa bardzo przyjemnie. Nawet nie lepiej, nie wiem, czy nie lepiej niż Infernal. A, no to racja. W niektórych sytuacjach ten regen będzie ważniejszy, jak będzie dużo siege'owania, prawda? O, Synchrof złapany i jest tutaj wbita na niego, zablokowany jego bodyslam, czy on będzie musiał flashować? Przeflashował. Ładny tutaj sidestep, ale flash spalony. Tak, tylko że Zed stracił dość sporo punktów zdrowia i w tej chwili odpala swojego ostatniego potiona. Tank teraz powinien podejść na mida i pobijać tego Korkiego troszkę, wiedząc, że Gragas ma mniej punktów zdrowia. Chociaż no dobra, ten potion level up uleczyło go to trochę. Tak na razie powinien stać. Sebek z exhaustem oczywiście na Zeda. Myślę, że to powinno dać radę, aczkolwiek zastanawiam się tak, na szóstym levelu
Czy Sebex ustoi całe wejście od Zeda? No może to zobaczymy na szóstce. Kara ma tutaj nawet, shielduje miniony. Myślę, że spoko, bo zawsze to jeden turec szedł więcej. No właśnie, czy Zed będzie próbował zabić na szóstce? To jest pytanie. No ten exit może mu naprawdę mocno przeszkodzić. Zdecydowanie, ale spróbować może. Uuu, te obrażenia, teraz nawet z exhaustem mógłby. Ten Thunderlord na Zedzie jest strasznie mocny. Oj tak, bardzo łatwo go wbić, to jest ten plus. No i smog zaczynany przez szef plus 6. Turet wzięty na bocie, smog zaczynany. Jest opinia Heralda, czyli będzie chęć odpowiedzi tym Heraldem. O, wzięcie tutaj Heralda jak najbardziej tak, dla Kale, to będzie mega przyjemne. Tak, w poprzedniej grze właśnie widzieliśmy Kale z Heraldem, jak najbardziej, to może pyknąć. O, i znowu shurikeny zagrane przez Zeda i jest zagrany ulti, teraz tutaj poleci zapewne exhaust. I wybuchnął! Wystarczyło? To jest solo kill! Tak, wystarczyło! To jest solo kill z Ignite'em dla Greka tym razem, odgryza się Sypkowi. Ale a Sebek nie zdążył tego... zagrać exhausta. Nie było Assassin Marka. Zdziwiło, chyba Ignite go dopadnie, to mi się wydaje. Zazwyczaj pojawia, znaczy zazwyczaj, zawsze się pojawia Assassin Mark, jeśli jest 100% kill dla tego Zeda. Więc to musiał Ignite go dopadnieć po prostu. No ale też dziwimy to, że nie zagrał exhausta Sebek. Nie wiem, czy tam nie mógł trafić tym exhaustem, czy o co chodzi? Bo tak to zmniejszył obrażenia z Deathmarka, więc... Może by przeżył. Więc wydaje mi się, że to by go właśnie utrzymało przy życiu. Może stwierdził, że przeżyje właśnie dlatego, że nie miał tego Deathmarka? Może o to chodziło? Jeden nie do jestem pewny tego zagrania. W zabójstwach. To 2 do 2 w wieżyczkach i 1 do 1 w Epic Monsterach. Oczywiście mówię tutaj o... Smoku i o Heraldzie. Tak. Yep. Botrk pierwszy na Twitchu. No, ciekawie. Jakkolwiek... Z tego co pamiętam, na MSI właśnie był grany pod Yomu jako pierwszy. Tutaj jest pytanie odnośnie biletu, więc może odpowiem, bo to dość ważne. Czy bilet promocyjny 1 plus 1 upoważnia na wejście w sobotę i w niedzielę? Tak, to jest bilet dla jednej osoby na 2 dni. Dokładnie tak. To jest card po prostu. Tak. I tam dzisiaj do północy jest rabat. To 25 zł. 40, także 15 złotych w kieszeni. Na kepsa lub hamburgera ze strefy gastro przed halą. Będzie podobno dość pokaźna strefa gastro, czytałem tam artykuł na eSportNow. Przypadkiem trafiłem, nawet nikt mi o nic nie mówił, tylko tak sobie wszedłem na stronę eSportNow, patrzę, o, artykuł o gastro. Właśnie ostatnio w Krakowie były tutaj food trucki, byliśmy tam. I ciekawe jedzonko. W Krakowie, na czym? Przy Błoniach było. Jakiś taki zjazd tych food trucków tam było, nie wiem, z tego 20, 25, a tam było świadomo 50. To tam byłeś na rowerze, tak? Tak byłem, tak jest. A, proszę. Fajne miejsce. Tak jest. Jak mieszkałem w Krakowie, też tam jeździłem, polecam. No, miła okolica. O, wejście! Jest dive na iluzjonistę, to jest tam też teleport. Iluzjonista fleszuje, ale chyba i tak będzie martwy? Jest martwy, ale czy tam Kale nie miał... Aha, Kale czwarty poziom, jeszcze nie było ulti. Oj tak, jeszcze nawet nie miał blisko do ulti. Zastanawiam, jakby Karma streszowała w prawo, ale tam był sobie synchro, więc chyba nie mógł tego przeżyć. Właśnie zastanawiam się, czy ten czwarty poziom jest kwestią teraz tych zmian w dżungli? Bo chyba w tej minucie normalnie miało się większy poziom na top lanerze. A może? Może o to chodzi, no. Póki też próbuję przepchnąć drugą żyję, to będzie ma HP. Turec, a ty o, prawie na full. Prawie. Synchro podbiera jeszcze blą od przeciwników. Gdzie to eSportNow jest? Będzie we Wrocławiu za 2 tygodnie, hala stulecia. Oj, czyżby jest jakaś próba? Syncraft ma flash. Wow, Sebex to chyba zdradził, o co mu chodzi. Bo... No i musiał być zagrany flash. Będę hitował Syncraft? Myślę, że jak najbardziej w porządeczku. Jak najbardziej spoko. Bo i tak będzie leciał z brzucha, także... Jest okej. Okay. Czemu Kale jest tak bardzo underlevel? Ze względu na insłapa, zarówno Kale jak i Pantheon mają mały poziom i supporty też, chociaż poziom do tyłu ma tutaj Karma, która zginęła przed chwilą i Twitch próbuje, póki jest zagrany Katlas, jest zagrana Trutka i jest odpalone ulti i Korki musiał flashować. W międzyczasie Johnny próbuje coś tutaj zrobić, ale tank agresywnie, podjeżdża do Johnny'ego, Johnny ma 5 poziom. Jest również Syncro, który już teraz ma swojego flasha i Niku, który próbuje złapać tutaj Pukiego i póki poza pozycją. No niestety, błąd nie miał. Musiał tam podjąć do Vexa, ale no...
Niestety. Tak póki chciał zrobić playsa, no ale niestety przypłacił to życiem. A gdyby szedł do góry, to by to przeżył. Tylko jego zaskoczył tam skok Panteona prawdopodobnie, bo widzimy, że jest na cooldownie. Czy tak, to musiał być to. Grand Skyfall. No 2-0 Niku jak na razie. Wszystkie zabójstwa na jego koncie i umono pierwszy item się tutaj zapowiada. Myślę, że jak najbardziej. Solidnie. Ja potem... Ciekawy jestem, czy złoży Hex Drinkera. Tak się zastanawiam. W sumie na samą Kale. Cleavera, albo ewentualnie jakąś Hydrę. No właśnie, bym się spodziewał właśnie Staraka, jak już. Tylko właśnie zastanawiam się, czy może Black Cleaver jeszcze jakiś? Tak, Black Cleaver albo Hydra też mogłaby tutaj siąść. Zobaczymy, cóż będzie. Następny jest Mock to Mountain, znowu. Drugi Mountain Drake. O, Sebek, spotykaj Zionistę, ale... No, nic z tego nie wyszło. Synchrof. Chciał chyba przybajtować tutaj, że wbiją niby na Sepka, a tutaj nagle Synchrof wyskoczy z fleszem i coś popróbuje. On chciał jakoś niby małą presję zarobić, ale nie do końca to się udało. Strasznie duża fala na bocie. No i tak, nazbierał się tego trochę. Ale póki, powiem tutaj sobie wycesować wszystko. No i dają radę, aczkolwiek troszkę przewagi jest CS-u dla Sivir, dla Stanowskiego. No i ogólnie w złocie 2000 przewagi. Także szef plus 6 wyglądają solidnie. O, wow! Jest próba wejścia ze strony Greka, tylko czy taka potrzebna? Dobra, na miejscu jest już Grace i Sivir też musiała spalić ulti, także ulti za ulti. Znaczy, rozumiem w sumie podejście, no bo Sivir zużyła Spell Shielda i dlatego chciał spróbować Grek. To był sygnał dla niego, no ale jeśli Alistar jest obok tej Sivir, no to... No wiedział, że tank jest obok i myślał, że mu się uda może dobić jakoś. Chyba, że tak, właśnie, starał się. Ja tam jeszcze Ignite'a wrzucił. Z, także... Palony Ignite. A zobaczymy, jak później właśnie będzie z tym Z-em. Będzie działało. Czy miał Q na Twitch? Nie miał, bo on próbował tego, Korkiego przecież. Teraz z niebitki wyszedł. Dlatego... Nie miał swojego Q. Tam jednak trochę cooldownu jest na to Q. No tam 17 sekund jest. Także nie było. Bo on wtedy tam wyszedł z Q, spalił flash Sebeksowi i później uciekał w dół od razu, bo dał ulti swoje Panteon. Więc no nie mógł mieć swojego Q. Mok stoi, ale jak na razie jeszcze żadna odróżność tam za bardzo nie zbliża. Jeszcze nic nie jest tam kombinowane. SS River dla Sivir będzie budowany. Jeszcze w całości go nie ma. Jak rozbiera Reda, a Sebek stafa do bazy po Trinity Force oczywiście. No. Szefostwo wygląda solidnie w tej grze. Jak na razie, wydaje mi się, że mają dobry setup, ale jeżeli ale chodzi o grają scaling... Grają bardzo podobnie do poprzedniej gry, zobacz. Tak. Bez żadnych takich super dive'ów, bez żadnych takich podobnych decyzji, na spokojnie, powolutku wygramy tą grę. Tak samo jak to wcześniej wyglądało, że nie jest tak dużo walk jak w poprzedniej Beotrójce, tylko bardzo rozsądna gra po prostu. Myślę, że to po prostu jest mądre z ich strony. Tylko ciekawi mnie to, jeśli oczywiście wygrają, jak to się zderzy w walce z IHG, no bo to jest totalnie inny styl gry, od razu widać. IHG szuka cały czas walk, chcą się bić, a tutaj jest to inna gra. Blue podobrany przez tanka. I Zingrof, oczywiście odpoca się tym samym. Bóg cały czas stoi, ale nie chcą... Żadna z drużyn nie chce tego drugiego. Wow, wejście. Jest wejście do Alistara i jest od razu skok od Panteona. Twitch zagrywa healę i ucieka do góry i jest flash. I wejście ze strony Panteona. Ojej, do tego wszystkiego dojechał tutaj jeszcze Gragas. Okej, granat zagrany przez tanka. Może uratuje Karmę. Chociaż Karma bardzo ładnie wrzuca przez Synchrofa. Okej, zabił. Fajna beczka, wow. Naprawdę dobra beczka. Musiał sfleszować z W, żeby zabić, bo Bodyslama miał jeszcze na cooldownie. Tak jest. Tylko zastanawiam się, co teraz. Smok po prostu. Czyli turret fajnie, tylko że w sumie Zed i Kale żyją. Prawdę powiedziawszy, bez many. Nie widzę w ogóle w tej grze w ogóle użyteczności karmy. Oj tak. Alistar przydaje się tutaj do dive'ów, natomiast karma jest useless. No nie to połku, nie ma ni tankowatości aktualnie. No tak, no jest do tyłu, to na pewno jest fakt, ale po prostu nie wiem.
tak jakby wydaje mi się, że tutaj tankowaty support zdecydowanie lepiej by grał. Czy Brauma no zbanowany? No właśnie, ja się dziwię, że Brauma nie wzięli, był otwarty. Bo raz, że nie mają tych tanków, dwa, że Braum fajnie by działała ta pasywka, bo wbijaliby jakoś tego stuna w miarę szybko, prawda? A zdecydowanie tak, no dobrze by działał z Twitchem. Nie rozumiem po prostu tego wyboru. Dziwne. Nie mogę tego zrozumieć. A właśnie, zwróciłeś uwagę, z jaką masterką gra Panteon? Czy to jest Defiant? Z piorunem. Piorun. Jednak piorun, okej. Okay. Tak jest. 6 plus 6, smok numer 2. I to jest drugi Mountain Ring. Na jej koncie, czy będzie jakaś walka? No tank coś tam podchodzi, ale chyba nawet nie. Nie będzie próbował. Zresztą zesmajtował sobie w raid, także nie ma takiej opcji, żeby coś tam cokolwiek zrobił. I następny Drake. O kurde, trzeci bounty z rzędu. Ha, no ciekawie. Okej, szybki push w takim razie. No. Będą brali turety. A mają kurki głos i wir, także mogą się przydać. Baron. 30% obrażeń więcej na baronie, to też jest super opcja. To jest dużo. Ale nie mają takiej kompozycji, żeby zrobić tego barona za bardzo. Nie. Czemu? Nie mają takiego złego team kompu. Korki, Sivir i Pantheon biją bardzo okej. Okay. No też dają radę, no, ale wiesz, nie jest to jakoś Kindred czy Azir czy coś w stylu. Dokładnie. Jest zawsze brane pod ten kompozycje niby baronowe. Oj, puki. Musi wycofać i jest kolejny skok zagrany przez Pantheona. Właśnie zapominają, gracze nie są przyzwyczajeni chyba do tego, że grają na Pantheona i są to dwa zabójstwa w rękach szef plus 6. Nie są przyzwyczajeni do tego, że grają na Pantheona. Tak jest, po prostu... I zapominają o Skyfallu. Dokładnie, zapominają po prostu o tym, bo na Pantheona się tak często nie gra, prawda? Jak jest w mecie, to wtedy ludzie pamiętają o tym, żeby nie wypuszczać się za bardzo. I tak samo jest w tych wszystkich Twitchach czy Ewelinach. Że jak coś jest niewidzialne, to ludzie po prostu zapominają, że coś takiego istnieje i to bum. Jak ktoś tylko wychodzi z niewidki, no to jest zonk tak zwany. Pebex ma bombę, ale czy będzie to mógł jakoś użyć? Chyba ciężko. Ciężko, żeby było z tego użyteczność. Zauważ, co zakupił korki. Chain West na drugi przedmiot. Czyżby jakieś GA szybkie miało być? Czy na smajcie Gragasa widać, ile damage'u dodatkowego daje mu Drake? Nie widać tego, z tego co Damian mówił. Nie, tego nie widać. Nie widać, ale zwiększa. No możemy się później przypatrzeć, jeśli to się stanie, albo na Drake'u. Pisze, że ma 640, także jeżeli będzie teraz smajtował, to możemy zobaczyć za ile. Dobra, nie smajtował. No tak, tylko że on smajtuje, to nie są Epic Monstery. To tylko na Epic Monstera zwiększa. A, prawda. Te czyli Drake albo Nashor. Jeśli się nie mylę. Drake i Nashory. Ewentualnie, jeśli stoi, to Rift Herald, oczywiście jeszcze. Chodzi do tej puli. No zresztą tank ma też 10 level, mają tyle samo smite, także no. No widać. Oj, byli tutaj na wardzie. Ale jest zapalony. Hextech. Przepraszam, Trinket. Teraz mają dwa Mountain Drake'i, tak? Czyli powinno to być 20% z 640. Tak jest, czyli 128 dodatkowych obrażeń. No, przyjemnie. O, jak to wziął? Tank to wziął? Tak wziął, tak jest. Okej, okay, wziął co jego? Podebrał, nawet bez smite'a. I jest zagrany Skyfall, ale jest, póki ma swoje chociaż, ulti no i zagrywa swoje ulti, blokuje wrażenie przeciwników, wyfleszował, ale mimo wszystko upada, no bo na plecach jest Alistar. I Karma również zginie, Twitch prawdopodobnie również będzie martwy i Graves musiał wyfleszować. Zagrał swoje ulti, no ale nic z tego. No to będzie kolejny turret. 9-1. W dużej mierze, według mnie, 90% tej gry dla Chef plus 6 to jest właśnie wejście Alistara pod wieżę i ulti Pantheona. Tak, no to już chyba druga albo trzecia akcja w takim stylu jest. Na Karma, no nic nie można tu zrobić po prostu, totalnie nic. No to jest po prostu taka inicjacja i takie tankowanie towerów, które totalnie kontruje tak miękki setup, jaki wybrała drużyna Bobaski. Także Kale 02, Twitch 04, 03 Karma. 1-0 ma tutaj tylko Z, który wyciągnął solo killa na midzie. Jest ten honorowy, no ale to chyba za mało. Okej. Okay. 20 minuta. 7000 przewagi. Ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć o tej grze, bo znowu tak naprawdę to jest taka powolna śmierć po prostu.
To jest ten sam scenariusz, co w poprzedniej grze. Tylko zastanawiam się, czy będą się starać tutaj się wpuszczać, żebyś tego barona, ale z drugiej strony nie ma sensu po prostu, bo może coś się nie fajnego stać. Więc po prostu, jak już nie grze, powolna śmierć, powolna wygrana i tyle. Chyba, że... Kurczę, zastanawiam się, czy jest jakieś tutaj opcje na comeback tak naprawdę. Ale no, no nie widzę tego, no totalnie nie widzę. No tak, ale przynajmniej mają tego honorowego killa w tej grze. Zastanawiam się cały czas ten Chain West na Korkim. Ale to chyba po prostu, żeby mieć jakiś armor. Po prostu i tyle. Na tego Twitcha, na Zedina Gravesa. Masz to przydać? Niku czeka na kogoś? Ale tutaj Greg? A spokojnie, nie wypuszcza się. Zresztą nie ma drugiego tureta, więc ciężko się tak daleko do przodu przać. Jest wejście do Gragasa i jest Skyfall zagrany od Pantheona. Twitch już ginie. Kolejna, po raz kolejny będzie karma. I znowu jest to 2-0. Johnny tankuje wieżyczkę bez mrugnięcia okiem. Tak, z Alistair ulti. Nie można tankować. Jeszcze poleciało ulti Graves, ale to było chyba takie ulti nienawiści. O, okej, okay, no to było takie raczej bez celu. Dobra, dobra. Mają dwa Drake'i, tak? Dwa Mountain Drake'i. Tak, jest UGG na czacie? Czyżby Surrender? I Surrender! No cóż, no umówmy się, bo Baski nie miały szans na tej gry. Był koniec. Oni mieli zaorać wszystkie trzy linie, by wygrać, by sprawić, że te piki zadziałają. Nie to zaorali by... żadnej i ten swap chyba też nie zagrał na ich korzyść. Szef plus 6. Przechodzi do półfinałów i jedzie na eSport Now 2016 do Wrocławia. We'll be right back.